Magnetoindukcyjny czujnik prędkości czy czujnik położenia. Może to być czujnik położenia wału korbowego, może to być czujnik położenia wałka rozrządu, może to być czujnik prędkości obrotowej koła. Generalnie jest w stanie zmierzyć prędkość wirującego elementu. Jak jest zbudowany? Składa się z rdzenia namagnesowanego, wypełniacza, obudowy, najważniejszego elementu, czyli zwoju miedzianego. To jest po prostu nawinięta cewka wokół rdzenia. Ta miedź to oczywiście to są druciki miedziane. Widać to na tym najlepiej. Owinięte dookoła. Ja to przeciąłem, dlatego to się zbiło w jedną masę, ale to są druciki. Działa to na takiej zasadzie, że jak przeprowadzimy coś metalowego w pole magnetyczne rdzenia, to w cewce indukuje się napięcie uzależnione od ilości zwojów, od konstrukcji tego czujnika. Najczęściej jest to 5 V. Samo przytrzymanie nie spowoduje indukcji, natomiast zmiana pola magnetycznego spowoduje wyindukowanie się napięcia na czujniku. Taki czujnik do pracy wymaga 2 przewodów. Natomiast w tym mam 3 przewody. To jest nic innego jak 2 przewody do czujnika, a trzeci przewód do ekranu. Dla porównania pokażę czujnik Hala. Podobny w swojej budowie zewnętrznej. W samej konstrukcji wewnętrznej już całkowicie się różni. Tu już nie ma cewki, tu nie ma zwoju z drutu miedzianego. To jest po prostu element elektroniczny. On znowu musi mieć do pracy zasilanie, czyli on zawsze będzie miał pin, który jest zasilanie, pin sygnałowy i masa. Natomiast ten może mieć 2 przewody. Jakie są najczęstsze usterki? Po pierwsze, ten zwój może ulec przerwaniu. Wtedy nie będzie się indukowało nic. Może tam powstać zwarcie. Wtedy też może się indukować jakieś napięcie, ale przebieg na oscyloskopie już nie będzie prawidłowy. Lub nie będzie tej indukcji w ogóle. Czasami zdarza się rozmagnesowanie rdzenia. Najczęściej te czujniki ulegają awarii na ciepłym silniku. To znaczy, że czujnik jest rozgrzany. Wynika to z tego, że te zwoje pod wpływem temperatury rozszerzają się i może powstać przerwa. On na zimnym będzie skurczony i będzie miał przejście, natomiast na ciepłym będzie rozwarty i nie będzie miał przejścia, dlatego silnika nie da się uruchomić. Takiego czujnika jest pomiar jego rezystancji, ponieważ tak jak powiedziałem, jest zbudowany jako cewka nawinięta na rdzeń, więc powinien mieć odpowiednią rezystancję. Jaką to oczywiście zależy od typu czujnika oraz pojazdu, w jakim jest zamontowany. No w tym przypadku pomiar rezystancji pokazuje 540 ohmów. I zazwyczaj tak jest, że około 600 ohmów ta rezystancja powinna wynosić w takim czujniku. Jeśli rezystancja jest w porządku, a rdzeń nie utracił swojej właściwości magnetycznych, można przejść do dalszych pomiarów. Tym prostym testem jest podłączenie diody do złączy czujnika. Zamiast ohmomierza możemy między 2 przewody tego czujnika podłączyć diodę świecącą, próbować uruchomić silnik na przykład lub koło, tak jak w moim przypadku. Jeśli dioda zaczyna nam mrugać, to znaczy, że czujnik jakieś impulsy wysyła. Oczywiście nie świadczy to jeszcze o tym, że czujnik jest całkowicie sprawny, no bo dioda może nam mrugać, ale za słabo, za mocno, nie wykrywać prędkości i tak dalej. Także jest to jakaś tam forma wstępnego sprawdzenia. Koło, z którego prędkość obrotowa ma być mierzona, musi mieć elementy wypuszczane w formie na przykład takich klinów czy zębów, jak w przypadku tego koła zębatego. W ABS-ie to może być na przykład pierścień magnetyczny znajdujący się w łożysku czy na przegubie napędowym. Czujnik musi być odpowiednio blisko, zazwyczaj szczelina wynosi około milimetra. W momencie, w którym koło zaczyna się obracać, w czujniku indukuje się napięcie, co na oscyloskopie daje nam taki obraz. Teraz prędkość obrotową sobie zmniejszę i zobaczymy, jaki to ma wpływ na wykres.
Im mniejsza prędkość obrotowa, tym ta częstotliwość również jest mniejsza. Natomiast zwiększanie prędkości obrotowej powoduje, że częstotliwość nam rośnie. Napięcie, jakiego byśmy się spodziewali z takiego czujnika, to jest około 5 V. Wszystko też zależy od tego, jak szybko będzie się kręciło koło i jak duża będzie szczelina. Jeśli zwiększymy szczelinę, to może się okazać, że nic się nie wyindukuje. Szczelinę sobie troszeczkę zmniejszymy. Przy mniejszej szczelinie już nam zaczyna działać. Ta szczelina jest ogromnie ważna. Bardzo często tak jest, że w czujnikach, szczególnie przy ABS-ie, jeśli wymieniamy czujnik i nie wyczyścimy gniazda, ta szczelina będzie większa. Wtedy sterownik nie widzi wykresu. Interpretuje to jako brak obrotów koła i ABS na przykład włącza się zbyt szybko. To znaczy dotkniemy hamulca, jeszcze nie ma poślizgu koła, sterownik nie widzi wykresu, interpretuje jako to zablokowane koło i włącza się ABS.